powinniśmy tego miejsca odpuścić. Uważamy, że warto je odwiedzić w Singapurze. Koniecznie. Hello. Lubisz aligatory? Tak. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale z naszej podróży po Azji. Jesteśmy w Singapurze. Jeśli nie widzieliście naszego odcinka z podróży z Malezji, z Kuala Lumpur do Singapuru, no to zachęcamy, bo to był poprzedni odcinek. Tak, dzisiaj, teraz idziemy na śniadanie. Trochę nam się rozpadało, teoretycznie już przestało się rozjaśnia, ale na razie wybierzemy sobie takie atrakcje, które są w budynku zadaszone, żeby tak, nie żeby wychodzić... na nas nie padało. Dokładnie, ale będą to fajne atrakcje. Więc ja się mega cieszę, także subskrybujcie kanał, zostawcie nam komentarz już, że nie możecie się doczekać, albo Team Lab, bo to będzie perełka, mamy nadzieję. No i co, i zaczynamy. No dokładnie, jeśli nie widzieliście odcinka, gdzie pokazujemy pokój hotelowy, no to zapraszamy również na poprzedni. Tam też robiliśmy taką pierwszą przechadzkę po Singapurze. Było więcej takiego, wiecie, chodzenia, mniej jedzenia, dzisiaj będzie dużo jedzenia. I dzisiaj też będzie 10 ciekawostek o samym Singapurze, bo stwierdziliśmy, że dodamy taki segment i będziemy gdzieś te ciekawostki w trakcie vloga odkrywać przed Wami. Dacie znać w komentarzu, czy ktoś Wam pasuje. No i lecimy, nie przedłużamy. A pierwsza ciekawostka o Singapurze to fakt, że jest on 435 razy mniejszy od Polski. Jest, o, pół gorąca, ale nie jest tak ciepło jak wczoraj, bo też kolejna ciekawostka numer 2. Singapur jest jednym z 11 państw świata, w którym nigdy, słuchajcie, nigdy nie odnotowano ujemnej temperatury. Odczuliśmy to wczoraj na własnej skórze, naprawdę ponad 30 stopni, nieźle. I tu mamy teraz, słuchajcie, takie stacje metra, w których są różne punkty z jedzeniem i my sobie właśnie idziemy na siadanko. Tak, bo wypatrzyliśmy ten punkt wczoraj. Tak. To jest punkt, który łączy nas. Zaraz dowiecie się, o co chodzi. Taki sobie lokal wybraliśmy, są zupy, są tosty, słuchajcie. I jeśli chodzi o nasz dobór dzisiejszego śniadania, to my po prostu żyjemy jak Singapurczycy i po prostu wchodzimy do pierwszej, lepszej restauracji i sobie jemy. Także sprawdzamy, nie jest to żadna rekomendacja, ale jeśli będzie smacznie, to oczywiście Wam polecimy. Lokal idealny, zupka dla mnie, Michał ma kanapeczki, do tego bao. Słuchajcie, wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Jestem ciekawa, bo to jest taki chyba makaron, ja w ogóle przez chwilę myślałam, że to jest marchewka, ale to jest makaron. Ona jest kwaśna przede wszystkim i ostra, ale ona jest taka kwaśna, jak trochę jak sos słodko-kwaśny, ale nie do końca. Ma tutaj jakieś grzanki, mamy jajko, mamy ten makaron, kiełki, troszeczkę zieleninki w postaci szczypiorku, albo to jest chyba dymka, cebulka dymka i ładny kurczaczek. O matko, jakie to jest pyszne, Michał musi spróbować. Ktoś powie, Boże, dlaczego wybraliście knajpę w metrze? Słuchajcie, jak prawdziwy Singapurczyk chcemy doświadczać i zobaczyć, co tutaj Chińczycy jedzą i inne narodowości, które tu mieszkają. No to jest ewidentnie wpływ kuchni chińskiej. No jest to danie takie fast foodowe, wiecie. Pyszna, właśnie kwaśna, troszkę pikantna. No czuć te przyprawy. O, ale trafiłaś moim zdaniem. O Jezu, strasznie. Aż się nie mogę doczekać, aż będę ją jeść, naprawdę. No, dobra, a ja Wam powiem o toście, bo ja bezpiecznie i ja lubię chleb. Znacie mnie, ci co kochają kanapki to wiedzą. Słuchajcie, to jest tost, który jest podany z jajkiem. Jest to jako specjalność w karcie i ma do tego sos mayo. Bardzo dobre. Taki najprostszy tost, słuchajcie, jakbyście wsadzili jajecznicę i posmarowali majonezem. Powiem Wam też o kawie, słuchajcie. Kawa jest mocna. Jest tutaj, słuchajcie, mleko zagęszczane, nie takie zwykłe, tylko zagęszczone mleko. No i do tego naładowane cukru. No i słuchajcie, za dolara domówiliśmy sobie takiego bao i jest on z czerwoną fasolą. Najlepiej będzie, jak ja tutaj rozdzielę na pół i w środku jest taka masa, słuchajcie, z czerwonej fasoli. Leciutko słodkawa, kapryza na parze, ten pampuszek jest zrobiony bardziej tak wytrawnie, nie na słodko, ale słodka jest ta masa właśnie z czerwonej fasoli. Będziemy jeszcze odkrywać tą kuchnię tutaj w Singapurze, bo tu są ogromne chińskie wpływy. Pojedziemy na Chinatown, także oglądajcie do końca. Kolejna ciekawostka, moi drodzy, jeśli chodzi o kody ruchome, to jest tak jak w Japonii, czyli jak się nie śpieszycie, to stoicie po lewej stronie, a po prawej stronie, ci, co się śpieszą, mogą sobie biegać.
Kolejna ciekawostka chyba, co? Jest to najczystsze miasto na świecie, słuchajcie, na świecie. Podejrzewam, że nie jeden youtuber przyjechał tutaj i robił challenge pod tytułem jem z podłogi, bo mogę. Od razu jest przyjemniej. Słuchajcie, my po tych brudnych miastach Bangkok, nie cały Wietnam i w ogóle. Słuchajcie, i gdyby tego było mało, że on jest najczystszy, to jeszcze jest najbezpieczniejszy. A ja jeszcze dodam, że jeśli chodzi o transport publiczny, słuchajcie, to funkcjonuje on tutaj w Singapurze niemal perfekcyjnie. Władze Singapuru tak utrudniły mieszkańcom posiadanie aut przepisami różnymi, różnymi regulacjami, że jest to dla nich kompletnie nieopłacalne i większość mieszkańców korzysta właśnie z transportu publicznego, po prostu ale w ogóle jak miasto, w Japonii. Tak, to miasto nie ma korków, żeby była jasność, więc ten autobus nawet nie ma jak się spóźnić, dlatego jest tak perfekcyjna komunikacja miejska. Tak, jesteśmy teraz w takiej dzielnicy przy właśnie tutaj zatoce. Tak to chyba się mówi, tak to jest język polska, bardzo trudna. W komentarzach czasem ktoś napisze, nie? Że zapomnieliśmy polskiego. Tutaj znajduje się Art Museum i właśnie do niego idziemy na tą wystawę. Drugi w życiu będzie Team Lab. Jaram się strasznie, strasznie, nie mogę się doczekać. No. Po prostu nie mogliśmy tego miejsca odpuścić. Uważamy, że warto je odwiedzić w Singapurze, koniecznie. Tak, nieważne ile kosztuje. Słuchajcie, podeszliśmy i zobaczyliśmy taką notkę tutaj, żeby zarezerwować sobie to online, zeskanować QR kod i mieć te wszystkie trzy w cenie 38 dolarów. Skanuj, zobaczymy co tam wyjdzie. I jak widzicie, są różne wystawy. A nas interesuje ta Future World where Art Meets Science. Weźmy je wszystkie. Jak już jesteśmy, dawaj. Dobrze, moi drodzy, 3 minuty dosłownie. I macie tańsze bilety tutaj do Art Museum. Było po 45 dolarów, czyli można było zapłacić za dwie osoby 90 dolarów. My zapłaciliśmy 76 dolarów z grosza. Także super, idziemy. Okej, tu. Okej, chcemy napisać? Rybcia czekin. Rybcia. A myśleliście, że co napisze Klaudia? A co myśleliście? Że miał brązowy nosek, miał niebieską płetwę, drugą będzie miał zieloną, dupkę będzie miał żółtą. Czemu ma dupkę? To jest dupka? To jest dupka, no. And this will be over there. Yes. Okay. Oh. Uciekła. Jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało. Jeżeli będzie to wasz pierwszy raz, to będziecie zachwyceni, ale to jest nasz drugi raz i na razie w Tokio było lepiej. Tak, Tokio nam bardziej się podobała ta wystawa, choć zrobiliśmy tutaj o wiele lepsze zdjęcia. Tak, no Tokio. Tokio była większa ta wystawa. O wiele większa i w ogóle dłuższy był ten tunel, bo ten tunel tutaj z tymi światłami był naprawdę krótki, nie? Tak. Ale i tak czy siak, no po prostu super, bo to jest takie, wiecie, to jest taki artyzm, ja kocham takie rzeczy, w ogóle takie interaktywne wystawy, to są wystawy dla mnie, uwielbiam. Dokładnie. Teraz idziemy na kolejną wystawę. Nie wiemy co to będzie, zobaczymy. A to super, że mamy ekran, nie?
Super. To super. Okej, ta instalacja była o tym, że w Singapurze, w momencie, kiedy ktoś o kogoś dba, pyta, czy jadłeś. Tak jak u nas się mówi, jak się czujesz, czy wszystko okej. Okay. Moi drodzy, to jest mega ciekawe. Turbo ciekawe. To zakładamy na głowę. Tak, zakładamy tu. On, w momencie, kiedy ja się ruszam, to coś... się porusza. O, to było super. Ja w ogóle miałem wrażenie, że jak jestem bardzo skupiony na tym, w którą stronę to ma się poruszać, to on faktycznie wykonywał te ruchy. Ciekawe. A tu mamy instalację z lustrem? Tak, lustereczko, powiedz przecie, to lustro wykorzystuje AI, czyli sztuczną inteligencję i powie mi, jaki mam, jak się czuję, kim jestem. Ono daje ci napis. Aha, daje ci napis. I zobacz, co zobaczysz. Tak, mi pokazał, że jest oburzony moim zachowaniem. Bo mi go wszedł drugi raz. Słuchajcie, to jest telefon pod tytułem Halo, z kim rozmawiam? Biorę. Hello. Hi. Yeah. Pani mówi, że to dziwne. My name is Claudia from Poland. And you? Nie odpowiada na pytania. Lubisz aligatory? Tak. No, taka fajna zabawa. Możesz spróbować mi się. Ja nie chcę. Ale słuchajcie, tam jest instalacja, która będzie pokazywać, jak wyglądają nasze myśli. Nie. Ogólnie ta wystawa poświęcona jest temu, jak my się czujemy, o naszym mentalu takim wewnętrznym. I o tym, jak zdrowie psychiczne jest ważne i żebyśmy je sobie pielęgnowali, ale tak. Nie jest o tym, jak to leczyć albo jakie są zaburzenia, tylko o tym, jak powinno być fajnie, jak powinno być dobrze, rozumiecie? Dokładnie. I są to różne wystawy, które artyści zinterpretowali po prostu te... Dobre poczucie psychiczne. Bo my to tłumaczymy z angielskiego sobie w głowie w tym samym czasie. Kumacie, o co chodzi, nie? Tak, do tego. Ale jest ona naprawdę bardzo ciekawa. Tak. Teraz idziemy na wystawę australijskiej artystki, która pokazuje, jak zmiany klimatu mogą wpłynąć na mutacje genetyczne. Tak, taka wizja połączenia tego świata zwierzęcego z człowiekiem. Tak, i w ogóle mutacje genetyczne i tak dalej. A patrząc już po pierwszej, która jest taka mega realistyczna, no może ciekawe. To robić takie wrażenie, dziwne odczucie na pewno. Dokładnie. No ale zobaczymy, jak będziemy się czuli z tym. I co wy o tym myślicie? Taki niepokój i taki dreszczyk emocji, z którym nie czujecie się komfortowo. Ja mam Gasio skórkę. Tak, ale sztuka taka ma być. Tak. Więc to jest naprawdę dobrze zrobione. Dobrze, moi drodzy, wystarczy nam tej sztuki i teraz przed nami to, co my i wy kochacie najbardziej, czyli jedzenie. Słuchajcie, teraz jedziemy na Chinatown, ponieważ tam są miejscówki, które są rekomendowane przez Marka Winsa. Także zobaczymy, czy będzie smacznie, a będzie na pewno, ponieważ jak my to oglądaliśmy, to mieliśmy ślinka nam ciekła, więc teraz bierzecie coś do jedzenia i oglądacie dalej. Tak, metro i jedzenie. A to nie jest Chinatown, słuchajcie, to jest tylko dzielnica, ale fajnie. Muzyczka super, kurde, ale czas. Dobra, wylądowaliśmy, słuchajcie, na Chinatown i musimy się dostać do miejsca, które nazywa się Chinatown Complex. Idziemy, 7 minut. Jeśli chodzi o ten chiński food court, bo tak naprawdę jest to ogromny budynek, to ciężko jest znaleźć te miejsca wskazane właśnie przez Marka, ale możemy sugerować się numerkami, które są tu i my teraz szukamy 0284. O, ale to wygląda, jakby było zamknięte chyba. Dobra,
Tamto miejsce jedno było zamknięte, ale znaleźliśmy inne. Tak, inne. I tutaj chodzi o ten Singapore Soya Sauce Chicken, czyli kurczak w sosie sojowym po singapursku. Dokładnie. Więc... Mamy nadzieję, Mark, że nas nie szukałeś i jest smacznie. Tak. U ciebie było dobrze. Zobaczymy, jak ty. Soya Sauce Chicken. No more. No more. Okej. 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 No to nie ma. Niestety, kurde, kolejne miejsce, już po prostu wyszedł kurczak, bo mamy godzinę po 14 i myśmy chcieli tu przyjechać na obiad. Więc po prostu, słuchajcie, nie będziemy za bardzo kombinować w takim razie. Kilka było tych stoli rekomendowanych przez Marka. Jak chcecie zobaczyć, które, to po prostu wejdźcie w jego odcinek, podlinkujemy wam. A my wybierzemy inne i zobaczymy, czy też jest smacznie. Słuchajcie, tu jest tak ogromna przestrzeń, tu jest tyle stoisk, tyle różnego jedzenia, że naprawdę znajdziecie każde danie coś dla siebie. My teraz bierzemy na tapetę makaron i potem będziemy brali jakieś inne jeszcze rzeczy. Tak, jakieś pierożki, coś tam sobie znajdziemy na pewno. No dobra. Próbujemy. Pierwszy makaron. To był po prostu smażony makaron, słuchajcie. Z przyprawami, z sosem, po chińsku. Tania potrawa, słuchajcie. Więc może naprawdę $1.50? Tak. $1.20. $1.20, jak tanio, moi kochani. Próbujemy. Bardzo fajnie smakuje, jest ostrawy i słodki jednocześnie, więc jest taka bomba smaku. No najbardziej tutaj pracuje oczywiście ten sos. Makaron jest bardzo miękki. Czujecie lekko posmak mięsa, więc chyba robione jest takiej zaprawie mięsnej. No i słodycz. Słodycz z ostrością. Bomba, mi smakuje. Pierwsze co czuć, to od razu tłuszcz. Bardzo smaczny. Ja właśnie na taki makaron miałam ochotę, bo dawno nie jadłam. Teraz poczułaś? Sos orzechowy. To drugie to był sos orzechowy. O Jezu, pyszny amper. Nie jest za ostry, nie jest za słony. Jest zrobiony w punkt. Po prostu, na zwyczajnie w świecie. Zajadamy i idziemy po pierożki. Dobra, ale to jest, słuchajcie, strasznie ciepło, ale mamy nasze pierożki i wyglądają one tak. Ja nie wiem, czy nie powinniśmy je trochę jak hinkali. No dobra, ja je wezmę łyżką, bo nie znalazłem przy tym stoisku pałeczek, żeby zobaczyć, czy one... Tak, jest mięso w środku. O, jakie dobre. Bulion pyszny w środku, taki rosołowy, mięsko ugotowane, petarda. Zajadamy. My je zamówiliśmy i dostaliśmy w sekundę. Widać, że one są gotowane tutaj z rana i serwowane aż do wykończenia. Bo zauważyliśmy, że tutaj tak jest, że jeżeli się skończy to, co przygotowali, to już nie sprzedają i zamykają stanowisko. Próbuję. Słony bulion, mięso przyprawione cytrynką, petarda. Nie dziwię się. Bardzo, bardzo dobra. Zajadamy i idziemy do kolejnej miejscówki. Udało nam się znaleźć miejscówkę, która była rekomendowana przez Marka Winsa w jego odcinku. Jest otwarta, jedziemy próbować. W ogóle sposób przygotowania bardzo jest ciekawy. Zresztą zobaczcie sami i jesteśmy bardzo ciekawi, jak to smakuje. Dobra, mamy herbacianą zupę z kurczakiem. Kurczak jest koloru czarnego ze względu na to, że on się w tej zupie gotował. Słuchajcie, i pan dolał czegoś. Dla mnie to jest wino ryżowe. Mi się tak wydaje, bo ja w ogóle jak ją wącham, to na mnie nie pachnie Earl Greyem, że tak powiem, ani w ogóle herbatą zieloną czy jakąkolwiek, tylko pachnie mi właśnie alkoholem. Ale ja się mogę mylić, dlatego pierwszy dziab, mega dziwne danie. Dobre? No, nie ma alkoholu w ogóle. Nie, to musiałoby coś innego. Ale Michał musi też spróbować, bo ja nie jestem pewna. Może minimalnie czuć zieloną herbatę, ale jak widzicie, my tutaj mamy rodzynki, mamy jakieś suszone owoce, no i tego kurczaka, który jest czarny. Do tego dostaliśmy jeszcze takie coś. Ja nie wiem, czy to wlać do zupy, czy tego po prostu popić. Chyba popić. To jest chyba herbata, co? Tak, to jest herbata. No jaka ta herbatka jest pyszna. Ja, ciężko mi przyrównać do jakiejkolwiek rośliny, z której mogła być zrobiona ta herbata. Ale ja muszę spróbować z tej zupy, słuchajcie. Trochę ten kurczak wygląda przerażająco, prawda? Ten czarny. Tak. Dobra, najpierw spróbuję bulionu. O kurde, ale dobra. Ona jest strasznie wędzona. Jest tutaj coś takiego pływającego. To jest chyba jakiś owoc. Bardzo dobre. Nie wiem jak ten kurczak, ale ta skórka odchodzi. Normalny rosołowy kurczak, jakbyście zjedli z rosołowy kurczak. Ale chodzi tutaj, słuchajcie, o smak tego bulionu, który jest mistrzostwo, nie spodziewałem się. Z przyjemnością sobie to wypijemy, takie do wypicia, bardzo fajne. Jest to nagrodzony lokal, więc nie dziwi mnie to, bo to jest naprawdę wszystko tak orientalne i dziwne, że jak tu będziecie, to musicie tego spróbować. Słuchajcie, doczytaliśmy, bo aż nie mogliśmy uwierzyć w smak tej zupy i jeszcze bardziej nas zaskoczyła, a myśleliśmy, że się nie da. Okazuje się, że jest to po prostu ziołowa zupa, podwójnie gotowana, czyli mamy większy garnek, tak jak pan tutaj ma po prostu ogromny
gar, kadzie. O kadzie. I w tych ma małe miseczki i to jest gotowane w wodzie. Jest, macie miseczkę, która jest gotowana w drugiej miseczce w wodzie, czyli mamy wodę, która gotuje wodę, rozumiecie? O, to znaczy podwójne gotowanie. Jest to zupa, która jest polecana dla kobiet, które właśnie przyszły menstruacje. Na przykład bardzo często w chińskiej kulturze je się tą zupę raz w miesiącu i mamy gotują córką i potem idzie to z pokolenia na pokolenie. Ogólnie można nie jeść tego kurczaka, on ma tego dodać smak, ale jest to zioła, przede wszystkim zioła i tych ziół nie znamy, są to chińskie zioła, więc warto sobie też doczytać do tego tematu, jeśli chodzi co dokładnie znajduje się w tej zupie. Wiemy, że daktyle czerwone, no i nie ma tutaj żadnego alkoholu, czyli ja nie wiem skąd wywodził się ten smak. Rozwaliła mnie na łopatki ta zupa, jest super. Tak, czyli mogę się odestać. Dobra, następne danie. Bierzemy mały deser. Tak. Mały deser w postaci czekoladki na zimno. Także perfekto. I ciśniemy dalej. Miejscówka, totalny sztos. Tak jest. Jeśli kochacie jedzenie w Azji, to tak, musicie tu przyjść. Jest to największy street food tutaj w Singapurze, więc warto to miejsce odwiedzić, nawet żeby spróbować chociażby jednego dania. Moglibyśmy jeść jeszcze więcej, ale wybieramy się, słuchajcie, w jedno miejsce, a mianowicie do Garden Bay. A, no i mam oczywiście dla was ciekawostkę. A mianowicie, słuchajcie, tu jest powszechna kara i powszechna kara chłosty. Można, słuchajcie, za śmiecenie dostać karę chłosty na przykład. A za propagowanie nienawiści. Zgromadzenia ogólne. No natomiast wszystko ma swoją cenę, tak? Czyli jest tutaj bardzo fajnie, bezpiecznie. No ale prawo jest bardzo, bardzo surowe. A jak już, słuchajcie, jesteśmy przy zakazach, to z takich ciekawostek nie wolno tutaj wwozić gum do rzucia, pornografii, zapalniczek w kształcie broni oraz e-papierosów. Słuchajcie, w ogóle jeśli chodzi o gumy do rzucia, to nie kupicie ich tutaj od lat 90. A to dlatego, że ludzie zaklejali czujniki w metrze i władza się wkurzyła i powiedziała, że tacy jesteście mądrzy, to teraz tych gum nie możecie kupić nigdzie. No i z takich ciekawostek, słuchajcie, jeszcze tutaj są ogromne mandaty, one są bardzo wysokie, na przykład za jedzenie, picie w metrze albo za niespuszczenie wody w toalecie, to jest hit. To jest hit. Tak. Ale słuchajcie, dopóki nie śmiecicie, nie żujecie gumy i spuszczacie wodę w kiblu, to nic wam nie grozi w Singapurze. A jak lubicie sobie puścić dymka, to są do tego specjalne miejsca i też można dostać ogromny mandat za palenie w miejscu publicznym, niewyznaczonym. To co? Metro. Metro. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o atrakcje tutaj, to podobno jest bardzo ciężko z czasem i my wybraliśmy sobie tą tutaj, ponieważ chcemy zobaczyć ten obserwatory oraz ten forest. Forest to znaczy las, sorry, bo ja cały czas po angielsku. Okay. Dzięki. No okej, okay, czyli w sumie ile zapłaciłeś? 60. $60. O, oh, wow. $60, okej, okay, ale słuchajcie, dobra, mamy tak, Skyway i Flower Dome. Okej, okay, dobra, okay, wszystko jasne. Dobra. Moi mili, z tego co wyczytaliśmy, pomysł na stworzenie tego parku, tego miejsca był taki, aby uczynić z miasta miasto ogrodów, żeby lepiej się żyło, żeby tu było więcej zieleni. No ale widzę, że nie wszystko po prostu jest tu takie zjawiskowe, niektóre miejsca, no i postaramy wam się je pokazać, ograć ładnie muzyczką. Ale najpierw idziemy sobie do, czekajcie, bo nie pamiętam, Cloud Forest. Tak, czyli będzie coś z chmurami, coś z drzewami, ale mi się wydaje, że najbardziej, największą atrakcją będą tutaj robić te właśnie kolorowe, sztuczne drzewa, które tutaj są taką atrakcją. My je widzieliśmy z góry, z obserwatorium, więc jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zachęcamy, bo to też jest atrakcja, którą warto zobaczyć. No, a my oglądamy. Nice day. Thank you. Enjoy. Thank you. Oh, 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 wow. Słuchajcie, jeszcze nie ma, ale zmienia się ekspozycja tutaj właśnie w tym miejscu, w tym konkretnym ogrodzie pod premierę Awatara, która będzie w grudniu, więc są jakieś elementy tej wystawy gdzieś już widoczne. Jest robione pod Awatar. No, to się gruba. Jak będziecie tutaj i będzie wystawa Awatara, to wyślijcie nam na Instagramie fotki. Tak, koniecznie. Rośliniary, łączcie się z Klaudią. Łączcie się ze mną w ogóle i zazdroście mi, bo ja po prostu nigdzie nie mogę napatrzeć, jakie one są piękne. W ogóle na tą rośliną myśleliśmy nawet, bo ona jest taka mięciusia,
i widzieliśmy u BK ostatnio, ale jednak jeszcze nie zdecydowałam na nią, ale... Klaudia naprawdę, słuchajcie, tutaj zwariowała totalnie, robi zdjęcia każdej małej rośliny. Ja już i tak mam dżunglę w domu, bo mamy pełno roślin, ale po tym ogrodzie to ja nie wiem. Ej, przepraszam najmocniej, ja mam tylko 18 roślin, a na przykład youtuberka Red Lipstick Monster ma ich 80. A tak było. Moim zdaniem nie jestem aż takim psycho, ale kto wie. Kto wie. Myśleliśmy, że to się już kończy, słuchajcie, a nie, okazuje się, że tu jest jeszcze jakiś secret garden z takimi lupami, możecie sobie przyjrzeć się roślinom. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten taras widokowy na tych drzewach, to jest 15 minut dla osoby i to wejście jest jednorazowe, ale my obejrzeliśmy sobie zdjęcia, słuchajcie, i to wychodzi na to, że o wiele lepiej jest wejść sobie za dnia, ponieważ wieczorem najlepiej ten spektakl od odpalenia świateł oglądać z dołu. Wow! Ale to robi wrażenie. Nice! Ej, to jest nawet takie, powiem ci, że się buja troszkę. Nie! Klaudia, dlaczego to robisz mi? Boki. Nie, nie wolno! Nie wolno, Klaudia, bo cię stąd wyrzucą. Nie wolno tak robić. Ja ci prawda? Mogę zrobić super fotę, chcesz? Tak. To 15 minut, ale chyba tylko my jesteśmy ci. Reszta tak. Kara chłosty. I to natychmiastowa. Zrobił się wieczór, słuchajcie, i no robi to ogromne wrażenie. No jest kosmicznie. Mamy, słuchajcie, różowe niebo, zielone, podświetlone te sztuczne drzewa. No po prostu jest grubo. Kompletnie nam to rozwaliło głowę. Również, słuchajcie, usiedliśmy sobie na ziemi, bo okazało się, że o godzinie 19.45 jest show przy tych drzewach, pokaz świateł. I również jest o godzinie 8.45. Najważna rzecz, że tutaj wejście do tego Garden Bay jest za darmo. Natomiast wejście do poszczególnych ogrodów, po prostu za te wejście trzeba zapłacić. Ale tutaj do samego parku Garden Bay Park możecie wejść za darmo. Także możecie sobie tutaj przyjść. Za friko 7.45 zaczyna się show. A jak wygląda, no to zobaczycie za sekundę. Super było. Mega sztos. Dobra, ciśniemy. Ciśniemy. I sprzedam wam kilka ciekawostek o Singapurze po drodze. Jeśli chodzi o Singapur, to pełna jego nazwa brzmi Republika Singapuru i jest to miasto, państwo, jedne z trzech na świecie. Pierwszym jest Monako, drugim Watykan, no i trzecim jest Singapur. A my co, idziemy coś zjeść chyba? Tak. Po prostu zobaczymy, co się napatoczy tak. Po drodze. Tak? Tak. Tak. Moi drodzy, wylądowaliśmy w takim przybytku w centrum miasta. Dlaczego? Ponieważ nie mieliśmy gotówki. Mieliśmy tylko $10, a nigdzie nie mogliśmy zapłacić kartą, a były fajne restauracje, ale przesympatyczny pan skasował nas za te dwa dania $8 singapurskich, bo jeszcze nawet dostałam resztę. I zamówiliśmy sobie makaron po prostu z wieprzowiną, do tego ostry sosik, jajeczko. Dodaliśmy sobie dwa sosy, prawdopodobnie ketchup i sos słodko-kwaśny, papryczki, chili. Jajo, wiecie, żyć nie umierać. No, Michał ma jeszcze dodatkowo jakiś tam inny makaron, bo Michał ma taki makaron ryżowy oraz makaron taki zwykły. Przez przypadek pan po prostu nam dołożył. Także super, dziadziu.
I co? Jemy, próbujemy. Próbujemy. Chyba będzie to pewnie ten makaron, który znamy dzisiaj. O, ten jest lepszy. Ten jest lepszy niż ten, który był na Chinatown dzisiaj. Tu mamy ten mniejszy makaron. To jest taki ryżowy, mały makaron. Nie no, rewelacja. Do tego, słuchajcie, tu jest chili, przyprawa, ale ona jest super, bo ona jest też pomidorowa. Taka mocno pomidorowa, więc rewelacja. To jest, słuchajcie, chyba wieprzowina albo kurczak po prostu w panierce. Ale wydaje mi się, że to jest wieprzowina. Mhm. Bardzo dobre. Pyszne, słuchajcie. No i jajko sobie tak dziabne. Mm. Petarda. Kosztuj, zobacz, jaki dobry. Jaka ja jestem głodna. Dobre, co? Mm-hmm. Ten makaron jest z olejem sezamowym, ma taki właśnie orzechowy posmak, bardzo dobry. Co prawda dla mnie trochę za suchym, ale to wiecie, ja jestem po prostu pani zupka, to dlatego. To będzie ci smakować. O, zobaczysz jak wleci. Taniec szczęścia, bo ja cały czas mówię z pełną buzią. Petardzioszka, kochani, my zajadamy. Pojedzone. Magnifique. Wyczyściliśmy talerze, słuchajcie, do końca. Jedzonko było super, żeśmy się najedli, słuchajcie. A jeśli chodzi o ostatnie ciekawostki, jeśli chodzi o języki, jakimi się tutaj posługują, no to przede wszystkim tamilskim, malajskim, chińskim oraz angielskim oczywiście. Dlatego tutaj tak dużo chińskiego jedzenia i tak dalej, jest tutaj bardzo dużo imigrantów chińskich. No i ostatnia ciekawostka, chyba najciekawsza, bo my tego nie wiedzieliśmy wcześniej, że Singapur jest rajem podatkowym. Naprawdę tutaj warto tworzyć firmę, przez 3 lata nie płaci się na początku w ogóle podatków i większość światowych marek największych i banków ma tutaj swoje siedziby z tego względu, bo oni są bardzo ekonomicznie przyjaźni. Tak, ale znowu korupcja jest tutaj bardzo, bardzo mocno kazana, znaczy wysokie no kary za korupcję. Bardzo surowe prawo za korupcję, no. Czy jakiekolwiek, więc tutaj słuchajcie, no wiadomo, wszyscy przestrzegają prawa, bo ono jest bardzo surowe. I nikt nie chce tutaj podpaść władzy, która jest autorytarna i tutaj nie ma przebacz. Kolejną ciekawostką taką śmieszną, bardzo śmieszną nawet, jest to, że ludzie, którzy tutaj zamieszkują, Singapurczycy, są bardzo przesądni. I w momencie, kiedy jest na przykład jakiś wypadek samochodowy, to oni szybko z tych samochodów wyskakują, żeby spisać sobie numery rejestracyjne. Dlaczego? Żeby puścić lotka. Ale to urocze, ja bym na to nie wpadł. Bardzo urocze, że z cudzego nieszczęścia można zrobić sobie potencjalne szczęście, słuchajcie. Super. A ja mam jedno przemyślenie tylko, bo my świeżo wróciliśmy z Kuala Lumpur i tam te budynki, ja mówię, co jest w tych budynkach? Że tam, ja mam wrażenie, miałam wrażenie, że tam nie ma ludzi, ale tutaj jak się patrzy na te budynki, to od razu się ma takie poczucie, że tam się robi siano. Rozumiecie o co chodzi? Tak. Że tam ludzie pracują, że te budynki nie stoją puste i to miasto lśni. Zdecydowanie, Singapur lśni, jest taki tętniący życiem, jest dużo tego blichtu, jest takiego, no jest po prostu ładnie, czysto, bezpiecznie. A jak byliśmy w Kuala Lumpur, no to mieliśmy takie wrażenie, że to niby jest duże miasto, ale nie miało takiego ducha, nie? W sensie było smutne. I te budynki wydały się, mimo że wielkie, wydawały się takie opustoszałe, bez życia. No dobra, słuchajcie, my idziemy już na metro. Jeśli wam się dzisiejszy odcinek podobał, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, napiszcie nam dzisiaj Singapur z 24 godziny, albo nie wiem, ciekawostki, chińskie jedzenie. Dajcie znać też w komentarzu, czy podoba wam się wplatanie takich ciekawostek w odcinku vlogowym, bo do tej pory tego nie robiliśmy i zrobiliśmy tak na próbę, żebyście nam powiedzieli, czy warto. No i co? Chyba tyle. Widzicie, tak. Ile dzisiaj wydaliśmy. Tak. I widzimy się. Kolejny odcinek również będzie z Singapuru, także do zobaczenia. Albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć. Strasznie dziwnie to trzymać. Puść to. Druga. O, tak. To jest tamty. Hashtag merytorycznie umiemy. Merytorycznie.